meczu o mistrzostwo drugiej ligi, jaki rozgrywa się właśnie na Stadionie Miejskim przy ulicy Krakowskiej. W meczu zmierzą się Szczakowianka SSA i Jagiellonia Białystok. Drużyny występują w składzie. Goście: Łukasz Załucki z numerem 12 bramkarz, z numerem 2 Przemysław Kulik, z numerem 3 Krzysztof Zalewski, z numerem 7 Mariusz Dzienis, z numerem 8 Jacek Kocur, z numerem 9 Dariusz Łatka, z numerem 10 Wojciech Kobeszko, z numerem 16 Tomasz Bojczyk, z numerem 19 Paweł Sobolewski, z numerem 21 Robert Spajchler, z 22 Jacek Hańko. Szczakowianka, w podstawowej 11 Szczakowianki wystąpią: Andrzej Bledzewski z numerem 12 bramkarz, z numerem 2 Rafał Górek, z numerem 4 Dariusz Kozubek, z numerem 7 Hubert Jaromin, z 8 Witold Wawrzyczek, z 9 Adam Kompała, 10 Maciek Iwański, 11 Grzegorz Król, 15 kapitan Ryszard Czerwiec, 18 Piotr Gierczak, 22 Tomasz Księżyc. Trenerem SSA z Jagiellonii Białystok jest Mroziewicz Witold, trenerem Szczakowianki SSA Albin Mikulski. W dzisiejszym spotkaniu sędziować będzie jako sędzia główny Tomasz Witkowski, sędzia asystent Paweł Gawroński i sędzia asystent drugi Michał Płaszczkowski, sędzia techniczny Andrzej Naleźnik. Ten mecz dla Szczakowianki jest bardzo ważnym meczem. Każdy punkt liczą się o tym, żeby móc wystąpić w barażach i zagrać w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Jagiellonia ostatnio nie gra najlepiej. Ostatnio z ŁKS-em zremisowała 0-0. Jagiellonia obecnie w tabeli zajmuje 10 miejsce. Szczakowianka jest 4. Rozpoczął się mecz. Rozpoczynają zawodnicy Jagiellonii. Przyjmuje z numerem 9 Dariusz Łatka, ale bronią Szczakowianie. Podanie, gwizdek sędziego. Od bramki rozpocznie Załuski Łukasz. Podanie. Nie zdążył do piłki z numerem 7 Dzienis Mariusz. Z autu wyrzucać będzie zawodnik Szczakowianki. Wawrzyczek Witold. Musimy chwileczkę poczekać, aż dzieci pozbierają serpentyny. Gra wznowiona. Podanie do Czerwca, ten środkiem, oddaje piłkę Górakowi. Wański Maciek. Pod wycofanie piłki do tyłu. Próbują rozciągnąć grę zawodnicy Szczakowianki. Podanie. Ryszard Czerwiec. Próbują troszeczkę rozciągnąć grę. Kompała podaje do Czerwca. Ten udało mi się dobiec do piłki. Zamieszanie. Piłkę odbierają zawodnicy Jagiellonii. Szybko w stronę, ale jest obrona. Księżyc Tomasz podaje do Bledzewskiego, ten do Wawrzyczka. Wawrzyczek podanie prostej. Przyjmują Iwański, ale jednak nie udało się to podanie. Troszeczkę nie wymierzył. Od bramki zaczynają już gracze Jagiellonii. Podanie. Bronią piłkę Szczakowianka, jednak złe podanie. Odrzutu wolnego rozpoczynają gracze Szczakowianki. Czerwiec podaje. Tutaj obrona, wycofanie piłki do środek pola. Kozubek podanie. Piłka w polu karnym, jednak są tam gracze Jagiellonii. To jeszcze nie koniec walki o piłkę. Jagiellonia broni, ale na aut wybija zawodnik Szczakowianki. Kozubek. Kozubek.
Królik wybija piłkę z autu, jednak Czerwiec przejmuje piłkę. Wycofanie do tyłu z numerem 22 przy piłce Hańko Jacek. Podanie. Tam już jest Kąpała. Zawodnicy Szczakowianki przy piłce, ale ostra wymiana piłek. Do Bledzewskiego. Bledzewski wybija na środek. Jednak przejmuje piłkę Jagiellonia. Nie na długo. Czerwiec już przy piłce. Podanie do Kobeszki. Tam podanie piłka. Pierwsza sytuacja podbramkowa i obok słupka. Pierwsza sytuacja, która mogła zakończyć się golem, jednak piłka tuż obok bramki. Gdzie wybije piłkę Załuski? Załuski, dalekie podanie. Środek, bronią, przejmują zawodnicy Szczakowianki piłkę. Tutaj pojedynki główkowe. Przy piłce Kąpała podaje. Kozłek Dariusz, zamieszanie. Nie udało się. Szczakowianka w dalszym ciągu przy piłce. Podanie, dośrodkowanie, jednak nieudane. Przejmują zawodnicy Jagiellonii piłkę. Kobeszko Wojciech biegnie sam, zdecydował się na podanie. Wycofują zawodnicy Jagiellonii piłkę. Gra toczy się na środku pola. Jakie podanie ponad boiskiem i out. Z autu zaczyna Szczakowianka. Podanie do Bledzewskiego. Ten wybija piłkę do Księżyca. Bański Maciej przyjmuje piłkę. Podanie do Króla. Król oddaje Kąpale. Ten biegnie dalej, oddaje Królowi. Jednak zawodnicy Jagiellonii okazali się sprytniejsi i przejęli piłkę. Przy piłce z numerem 9 Łatka Dariusz oddaje piłkę. Jednak zamieszanie wśród graczy Jagiellonii. Wykorzystują to zawodnicy Szczakowianki. Piłka w środku pola. Szczakowianka zbliża się do pola karnego. Podanie i bronił Załuski. Od początku meczu gra właściwie toczy się pod bramką Załuskiego, pod bramką Jagiellonii. To na razie zawodnicy Szczakowianki narzucają swój styl gry i tempo. To środkowanie. Jednak zawodnicy Jagiellonii wybijają piłkę. Pierwszy rzut rożny. Wykonawcą rzutu rożnego będzie Grzegorz Król. Zdecydował się na krótkie upadanie do Kąpały, ten do środka. Tam w pojedynku główkowym piłka wbija się. Kozubek walczy o zachowanie piłki, jednak piłka na aut. Dośrodkowanie, jednak był tam gracz Jagiellonii, szybko wybija, ale przejmują piłkę. Piłka Szczakowianki z numerem 4, Kozubek z numerem 11, gol, Król Grzegorz. I mamy
proszę Państwa, 1-0 dla Szczakowianki. Nie została ta bramka jednak uznana. Bramka Kudlezewski. Piłkę przejmuje już zawodnicy Szczakowianki, Księżyc. W dalszym ciągu przy piłce utrzymują się zawodnicy Szczakowianki. Trudno, gol nie został uznany. Trzeba grać dalej, trzeba wykorzystywać sytuację. Zawodnicy Jagiellonii są osłabieni, ponieważ dwóch graczy, o dwóch obrońców Jagiellonii pauzuje za żółte kartki, ale teraz rajd pod bramkę prowadzą zawodnicy Jagiellonii, zatrzymany. Próbował dostać się do bramki Łatka, nie udało się, już piłka do Szczakowianki przy piłce. Iwański podaje do Wawrzyczka, ten do Kąpały, ale za daleko. Od bramki zaczyna Załus. Fajny za środek, próbował przyjąć Czerwiec, nie udało się, ale zawodnicy Szczakowianki przy piłce. Wawrzyczek podaje do Króla, jednak nie udało się to podanie i Wołczyk broni piłkę i rzuca na aut. Iwański z autu. Ryszard Król, podanie. Ryszard Czerwiec, przepraszam Państwa bardzo. Wawrzyczek przy piłce, podanie do Kąpały, ten wycofuje jednak. Ryszard Czerwiec, zaczynają się zbliżać zawodnicy Szczakowianki do pola karnego Jagiellonii, jednak teraz niestety nie udało się, od autu zaczną zawodnicy Szczakowianki. Odrzutu wolnego. Niesportowo zachował się zawodnik Jagiellonii. Uderza Iwański, jednak przestrzelił. Piłka nad polem karnym ląduje na aucie z drugiej strony boiska. Z autu wyrzuci piłkę Kocur Jacek. Zaczyna rajd. Udało się dośrodkowanie, jednak bronią zawodnicy Jagiellonii. Wawrzyczek podaje do Iwańskiego, jednak stał czujnie zawodnik Jagiellonii. Sen nie było, czyste wejście. Iwański przy piłce. Podanie do Kozubka, Kąpała, Czerwiec, Czerwiec do Iwańskiego, jednak nie zdąży. Od bramki za łuską, wyrzuci za łuską. Z autu Jagiellonia. Podanie do Łatki. Przy piłce Kobeszko. Kobeszko próbował dośrodkować, ale czujnie zawodnicy Szczakowianki. Jaromir wybija piłkę na aut.
Majcher przy piłce, jednak nie potrafił wygrać pojedynku. O, piłkę i kolejny out. Od razu piłka przyjęta przez zawodników Szczakowianki. Hubert Jaromin podaje. Przy piłce Jagiellonia. Śliską pałę, ale nie wiadomo do kogo, nie było do kogo podać. Jagiellonia utrzymuje się przy piłce. Czerwiec pięknym ślizgiem odebrał piłkę. Pierwsza. Wawrzyczek. Podanie do Czerwca. Ten do Księżyca. Do Jaromin, do Iwańskiego. Iwański przy piłce. Piłka cały czas w środku pola. Teraz długie podanie. Wawrzyczek. Rozpoczyna się rajd pod bramkę. Pierczyk oddaje piłkę. Dośrodkowanie, ale wybija z numerem 16. Wołczyk Tomasz. Piłkę z Jagiellonii Białystok. Zalty wyrzuca Hubert Jaromin. On teraz dostaje piłkę. Szczakowianka, piłka w polu karnym. Wybijają w dalszym ciągu Szczakowianka w polu karnym, ale tutaj już nie było żadnego zawodnika, do którego, który mógłby tą piłkę, z piłką coś zrobić. Załuska z odbramki. Podaje do... Zdecydował się na długie podanie do środka. Przy piłce Dzienis z Jagiellonii, ale ślizgiem zatrzymał go Kozubek. Kulik wybija z autu. Pojedynki główkowe. Przy piłce Jagiellonia, już przy piłce Szczakowianka. Czerwiec rozpoczyna bieg. Kozubek oszukał Czerwiec. Sędzia każe grać dalej. Piłka coraz bliżej pola karnego. Chyba doszło do jakiejś kontuzji. Ryszard staje. Już nic groźnego się nie stało. Kozubek. Daje do Góraka. Tam Jaromin próbował wygrać pojedynek z dwoma zawodnikami Jagiellonii. Łatka jednak wybił piłkę na aut, ale piłka znowu w grze. Ryszard Czerwiec zbiega z boiska. Tam no, jego noga zostanie opatrzona, natomiast Bledzewski wybija piłkę. Przyjął Iwański. Kolejny raz piłkarze Jagiellonii przy piłce. Podanie na drugą stronę do Dzienisa. Ten zostaje zatrzymany. Od bramki rozpocznie Bledzewski. Na boisko wraca Ryszard Czerwiec. Iwański przy piłce. Podanie do Wawrzyczka. Księżyc przerzucił piłkę na drugą stronę boiska. Przestrzelone podanie za mocno. Załuska od bramki. Przy piłce Jagiellonia. Coraz bliżej pola karnego Szczakowianki, ale zdecydowanie Górak wybija piłkę na aut.
Ledzewski łapie piłkę i szybko podaje do Kąpały. Kąpała przy piłce. I piłka na aut. Wybija Kulik. Chciał rzucić do Kobeszko. Kobeszko przy piłce. Odrzutu wolnego rozpocznie Szczakowianka. Kąpała. Podanie do Czerwca. Kurak. Próbują rozciągnąć grę. Czerwiec. Przejmują piłkę piłkarze Jagiellonii. Podanie do Dzienisa, ale nie zdążył dobiec do piłki. Piłka ląduje na aut. Kąpała przy piłce. Podanie do Czerwca. Kąpała. Próbował podać do Iwańskiego, jednak interweniowali gracze Jagiellonii. Kozubek, podanie do Iwańskiego. Kozubek. Czerwiec. Jednak Wawrzyczek. Wawrzyczek wybija piłkę do Buraka. 1-0 przy piłce. Podaje do Iwańskiego. Iwański oddaje piłkę Pierczakowi, ten Górakowi. Próba podania do Kąpały jednak się nie udała. Przyjmują piłkę. Jagiellonia przyjmie piłkę. Spajcher przy piłce. Spajchler. Łatka. Nie udało się. Czy zdąży? Kobeszko zdążył, ale zablokowany przez Księżyca. Rzut rożny dla Jagiellonii. Wykonał go Spajcher Robert. Czterech zawodników Jagiellonii w polu karnym. Prawie cała Szczakowianka w polu karnym. Przygotowuje się. Próbował, minął się z piłką Wołczyk Tomasz. Od bramki w Ledzewski. Iwański przy piłce. Księżyc do Iwańskiego. Nie mógł sobie przez moment poradzić z piłką. Już rozpoczyna się Kąpała. Kąpała i wybija piłkę. Kapitan Jagiellonii Krzysztof Zalewski. Drugi rzut rożny dla Szczakowianki. Wykona go Hubert Jaromin. Może tym razem się uda i sędzia zaliczy ten walczy gola. Dośrodkowuje. Wózkuje Górak Rafał i mamy gol. 1-0 dla Szczakowianki. Dobre dośrodkowanie, pięknie zgrupował Górak Rafał. 1-0 dla Szczakowianki. Miejmy nadzieję, że to nie ostatnia bramka, jaką Szczakowianka dzisiaj strzeli.
Iwański wybija piłkę na aut. Łapka podaje do Hańko. Ten do Spajchlera. Przy piłce Kulik. Jednak przez szczelin nie zdążył dobiec do tej piłki i Dzianis Mariuk. Kozubek oddaje piłkę Wawrzyczkowi. Ten do Bledzewskiego. Bledzewski do strzelca bramki Rafała Góraka. Spokojna dzisiaj gra. Wawrzyczek podaje do Kąpały. Kąpała do Króla, ten do Czerwca. Proszę, Gierczaka. Księżyc. Chciał podać do Kozubka. Jednak na aut wybił piłkę Kulik. Kozubek z aut. Coraz bliżej pola karnego Jagiellonii. Kąpała przy piłce, Kozubek, Kąpała. Kozubek nie zdąży. Odrzutu wolnego rozpoczynają graczy Jagiellonii. Próbując zdążyć po piłkę, Kozubek gdzieś faulował. Przejmują piłkę Czeszczakowianki. Górak. Z autu wybija piłkę Kocuriaca. Coraz bliżej pola karnego Szczakowianki, ale Roni Górak przyjmuje Jagiellonia. Bledzewski spokojnie łapie piłkę, wydaje do Wawrzyczka. Nie udało się to podanie. Spajchler. Nie udało mu się też podanie. Przyjmuje piłkę Czerwiec. Przy piłce Król. Król do Kąpały. Ten na prawą stronę. Dośrodkowanie. Ale Król. Wybijają piłkę gracze Jagiellonii. Kolejna sytuacja podbramkowa. Załty Sobolewski. Kąpała, przyjmuje piłkę. Coraz bliżej, rajd łapanego za mocno sobie wybił piłkę. Hubert Jaromin, nie udało się. Od bramki rozpocznie grę Załuska. Thank you.
rzutu wolnego graczy Szczakowian. Dwa rzuty. Pierczak źle przyjął i stracił piłkę. Teraz był ewidentny aut, jednak sędzia nie zauważył, ale Kąpała przejmuje piłkę. Nie zdążył, przeszkodził w przejęciu piłki przez Kozubka gracz Jagiellonii. Ledzowski spokojnie. Od początku w meczu widać przewagę zawodników Szczakowianki. Jagiellonia fauluje właśnie Maćka Iwańskiego i on rozpocznie grę od rzutu wolnego. Nie, jednak zostawi piłkę Czerwcowi, Czerwiec. Kampała, Księżyc broni piłkę. Dawrzyczek. Król faulował Przemka Kuliga. Kulik podaje go Ichlera. Piłka odbija się od Kozubka i ląduje na aucie. Kulik do Kobeszko, znowu Kulik w piłce, podanie do Kobeszki, jednak tamten nie zdołał przyjąć piłki. Nieprzemyślane to podanie. Król do Kozubka. Z Księżyc, Kozubek, Czerwiec, Fański, Kozubek. Wierczak. Dośrodkowanie, Król gustował, ale piłka obok bramki. Załuska. Próbował zaatakować bramkę Bledzeskiego. Łysiak, Czerwiec, Kozubek, Wawrzyczek. Wawrzyczek do Kuraka. Buraka. Ślizgiem wybija piłkę na aut. Przy piłce Szczakowianka. Wierczak nie miał do kogo podać. Cienis przy piłce, oddał ją Łatce. Łatka coraz bliżej bramki Bledzewskiego. Wawrzyczek wybija piłkę na aut. Od bramki. Kozubek przegrał pojedynkowy z Kulikiem.
pierwszy raz musiał interweniować Gwiazdowski. Pierwszy raz jego bramka była poważnie zagrożona. Czerwiec chciał podać do Kozłówka, jednak. Beszko, Kulik, Beszko, Męto, zdarzają się gruda zawodnicy Jagiellonii do bramki Bledzewskiego, niekryty Kulik, jest, Andrzej Bledzewski, druga udana interwencja. Kulik miał łatwą sytuację, właściwie był z bramkarzem sam na sam, nie wykorzystał jej. Drugi rzut rożny dla graczy Jagiellonii. Przewrócił się, zachowali spokój gracze Szczakowianki i obronili tę piłkę, ale w dalszym ciągu Jagiellonia pod bramką Bledzewskiego. Próbował z pierwszej piłki trafić. Od autu Wawrzyczek. Górak. Faulowany z numerem 18 Gierczak Piotr. Zejdzie z boiska Ryszard Czerwiec. Poważnie uciekł w tym zdarzeniu. Za Czerwca na boisko wejdzie Wiśniewski Jacek z numerem 16. Zawodnicy Szczakowianki w dziesiątkę, gra rozpoczęta. Kulik przy piłce, coraz bliżej Polaka niego. I piłka na aut. Do wejścia przygotowany jest już Jacek Wiśniewski. Pierwsza zmiana w dzisiejszym spotkaniu. Ale gorąco pod bramką Bledzewskiego, bez problemu. Obronił słaby strzał Kobeszki Wojciecha.
Michała przy piłce. Podanie do Kozubka. Wawrzyczek. Odbija tą piłkę do Bledzewskiego. Ten do Króla, jednak przyjmują piłkę zawodnicy Jagiellonii. Spajchler. Piłka na aucie. Wznowiona gra, Wawrzyczek. Kozubek, podanie do Króla. Hubert Jaromin nad bramką. Dopiero rozpocznie Załusta. Przy piłce Kulik. Publiczność dziękuję bramami za dzisiejszą grę Ryszarda Wyciarskiego. Kozubek z autu. Pierczak na środek. Śniewski przy piłce. Do Kozubka. Ten główką. Król. Nie udało się. Wawrzyczek przejmuje piłkę. Spajchler, ale zatrzymany przez Księżyca. Więc dośrodkowanie. Pierczak podał piłkę do Iwańskiego. Król już w środku pola. Kozubek strzela i mamy 2-0. Zdobywcą drugiej bramki jest Darek Kozubek. Kampala przy piłce. To środkowanie, kolejna ważna sytuacja, ale broni Załuska. Przyjmuje Iwański. Wiśniewski strzela, ale broni Załuska. Oskrzydliła Wiszakowiankę ta druga bramka, którzy nie przestają atakować. Teraz sfaulował Pierczak. Iwański. W piłce Król. Ale piłka przejęta przez Jagiellonię. Załuska wrzuca piłkę na środek boiska. Wiśniewski, Kąpała.
podanie do Kazubka, nie ma spalonego. Kazubek, czy zdecyduje się sam strzelać? Piłka odbija się od Wojcika. Autu rozpoczyna Szczepodanka. Kozubek do Kąpały. Kąpała do środka wybuje, ale tam był Załuska, który przejął piłkę. Hańko. Wybija piłkę Rafał Górak. Próbował kolejny raz zaatakować Kobyszko. Kąpała. Pawrzyczek. Mański. Król. Piłka zabita. Pierwsza połowa przedłużona o 2 minuty. Księżyc, Wawrzyczek. Piłka ląduje na aucie. Każe Jagiellonii. Przy piłce kapitan drużyny Zalewski. Daje piłkę. Kąpała przejmuje piłkę. Wiśniewski. Król. Jednak nie zrozumieli się zawodnicy Szczakowianki. Kozubek chciał podać do Króla, jednak a ten blokowany. Jagiellonia przy piłce. Podanie do Dzieńca, jednak piłka na aut. Piłkę z autu wyrzuci Wawrzyczek. Wawrzyczek, podanie do Brzezowskiego. Iwański. Danie. Jednak Załuski wyszedł z bramki i przechwycił piłkę. Spajchler przy piłce. Podanie. Jagiellonia próbuje zbliżyć się do pola karnego Szczakowianki. Piłka wybita na aut przez Góraka Rafała, zdobywcę pierwszej bramki. Spajchler przy piłce. Od bramki rozpocznie Brzezowski. I kończy się pierwsza połowa. 2-0 dla Szczakowianki. Zdobywcą pierwszego gola był Górak Rafał, drugiego Darek Kozubek. Wracamy do meczu, druga połowa rozpocznie się za chwileczkę. Pierwszej połowy wynik meczu wynosi 2-0 dla Szczakowianki. A 50 do przerwy, a już nie ukłonił, że realizuje Krakowia 0-0. Dobrze, Kuś, realizuje Krakowia 0-1. Staszak Szosłowiec, MKS Pawe Gadowsko 0-0. I Bełkaków prowadzi Szkodowski Ziem 1-0. To się jeszcze pytanie, byłem na tej Tu!
Sędzia Tomasz Witkowski rozpoczął drugą połowę. Kąpała przy piłce, podaje do Króla. Król do Iwańskiego, jednak czujnie Jagiellonia. Kąpała. Wiśniewski. Iwański. Faulowany przez Kokura Jaska. Jak na razie sędzia główny Tomasz Witkowski ani razu nie pokazywał kartonika. Iwański dośrodkowuje. Kąpała. Do Góraka. Przerzuca piłkę na drugą stronę. Król w poru karnym. Przy piłce Zalewski. Podanie do Sobolewskiego. Piłkę wybija Rafał Górak na aut. Kocur wyrzuca. Zalewski. Ledzewski przejmuje piłkę. Podanie do Góraka. Wiśniewski do Iwańskiego. Ten wycofuje piłkę do Ledzewskiego. Zubek do Iwańskiego. Dośrodkowanie, ale jednak pierwszy rzut różny w drugiej połowie. Załuski wybija piłkę. Kozubek. Pawczyczek broni piłkę. Próbował mu ją odebrać Kobeszko Wojciech. Księżyc. Górak. Iwański. Wiśniewski. Próbuje dobiec do tej piłki Hubert Jaromin, jednak Zalewski wybija ją. Hańko. Łatka. Otoczka z Wiśniewskim, jednak nie stracił piłki. Sobolewski do Kocura. Kocur oddaje piłkę bramkarzowi. Wygrany przez Szczakowiankę. Pojedynek główkowy i faul na Hubercie Jaraminie, którego autorem jest Krzysztof Zalewski. Wykonawcą rzutu wolnego jest Kozubek, Górak przy piłce, Iwański. Piłkę przejmują zawodnicy Jagiellonii. Spajchler walczy o piłkę, czysto, wybrali ją
Piłka ląduje na aut. Eichler na aut. Dwie piłki w polu karnym. Wszystkie Księżyca. Księżyc, dalekie podanie. Beszko przy piłce, przerzut piłki na drugą stronę. Do Sobolewskiego, Sobolewski dośrodkowuje, Lezewski łapie piłkę. Księżyc, zamieszanie. Cierpiał z numerem 16 w tym starciu Wałczyk. Od rzutu wolnego zacznie Wielonia. Wykonawcą będzie bramkarz Jagiellonii Załuska Łukasz. Wawrzyczka, do Iwańskiego, Kąpała, nie zdążył Jaromir Wiśniewski, Kąpała, Wierczak, zdecydował się na rzut z dystansu, ale piłka tuż obok bramki. Załuski od bramki. Wawrzyczek przejmuje piłkę. Podaje do Bleceskiego. Blecewski do Kąpały. Piłkę przejmuje Sobolewski. Sobolewski, Wiśniewski go zablokował. Odebrał piłkę. A dla Szczakowianki. Burak do Kąpały. Wiśniewski. Gra rozpoczęta od rzutu wolnego. Załuski. Spajchler. Hańko. Zaleski. Spajchler. Podanie do Sobolewskiego. Przejmują piłkę zawodnicy Szczakowianki. Wiśniewski. Autu Kocu. Hańko. Piłkę przejmuje Szczakowianka. Jaromir, podanie do Iwańskiego. Jednak na aut wybija piłkę Kocur Jacek.
Burak do Wiśniewskiego. Spajchler przy piłce, rozpoczyna się rajd Jagiellonii pod bramkę. Wawrzyczek obroni tę piłkę, rozpocznie Król przy piłce. Pierczak, podanie do Iwańskiego. Iwański dośrodkowuje. Kąpała przy piłce, Wiśniewski. Nieudane podanie do Iwańskiego. Jagiellonia przy piłce, Spajchler. I 3-0! Zablokowany strzał Huberta Jaromina. Do bitkę wykonał Król. Od 57 minuty wynik meczu 3-0. Wawrzyczek. Jaromin. I spalony. Piłce Kocur. Piłka ciemnej Kąpała. Król. Król przy piłce. Podanie do Iwańskiego. Iwański dośrodkowanie. Zalewski przedniej piłce. Mamy rzut rożny. Iwański przygotowuje się do wykonania. Krótko. Dośrodkowanie. Załuski broni. Wawrzyczek przejmuje piłkę. Wiśniewski. Podanie do Króla, który się niestety poślizgnął. Przerzucenie piłki na drugą stronę. Iwański. Dośrodkowanie. Kozubek chciał strzelić. Odbija się od zawodnika Jagiellonii, ale Kozubek przy piłce. Wiśniewski. Jak źle sobie przyjął piłkę. Spajchler. Wiśniewski. Kąpała. Do Wawrzyczka. Księżyc do Buraka. Dzisiejszy wynik daje Szczakowiący 3 punkty.
a do trzeciej w tabeli, do trzeciego w tabeli Bełchatowa brakuje nam tylko 2 punktów. Jednak mecz rozgrywany przez Bełchatów dzisiaj z Podbeskidziem na razie jest korzystny dla Bełchatowa, który prowadzi 1-0. Zalewski. Kampała przyjmuje piłkę i wybijają na aut. Szykuje się zmiana w zespole Jagiellonii. Sobolewski był blisko pola karnego, ale odebrał piłkę. Tam szarpany. Odrzutu wolnego Szczakowianka. Przerzut piłki na drugą stronę. Król przy piłce. Dolewski przejmuje. Król z... Zamieszanie między piłkarzami Szczakowianki i to wysyłali zawodnicy Jagiellonii. Podwójna zmiana w zespole Jagiellonii. Z numerem 10 opuści boisko Wojciech Kabyszko. Za niego wchodzi Reginis Tomasz z numerem 20. Druga zmiana to... Wojsko opuszcza Jacek Hańko i zajmuje jego miejsce Marcin Danielewicz. Wajński wykonywał rzut wolny. Do Huberta Jarowina. Bański. Ośrodkowanie. Całuski przechwycił piłkę. Podanie do Iwańskiego. Iwański w polu karnym. Spajchler, podanie. Jednak faulowany przez Wiśniewskiego. Rzut wolny dla Jagiellonii. Z pola karnego piłka pita głową przez Grodziszczak Gębki. Jednak tam koniec akcji. Z dystansu próbował Kocur Jacek. Mm.
Księżyc. Sobolewski przy piłce, jednak złe podanie. Wawrzyczek. A dla Szakowianki. Gledzewski bez problemu łapie piłkę. Księżyc przejął piłkę na moment. Wawrzyczek. Lik. Księżyc. Górak. Kąpała. Iwański. Kąpała. Wiśniewski. Danielewicz przy piłce. Danie do łatki. Danielewicz. Piłkę przejmują Szakowianka. Kąpała od razu podanie do Pierczaka. Dalekie podanie. Król. Udało się w bramkę. Podanie do Spajchlera. Danielewicz. Sobolewski do Danielewicza. Z dystansu próbował zaatakować Bydeckiego Dzeńc Mariusz. Bawią się piłkarze piłki, Szakowianki piłką. Wiśniewski. Iwański. Wiśniewski chciał wydać piłkę Iwańskiemu, jednak biegł od Pajfler, ale już zawodnicy Szakowianki przy piłce. Iwański. Iwański do Góraka. Nie ten dośrodkowy buje, jednak zbyt mocny. Spajchler zabiera mu piłkę. Hubert na moment, ale znowu Spajchler przy piłce. Danielewicz. Kąpała. Iwański przy piłce. Przyspiesza. Danie do Króla. Iwański jednak na zabranie piłkę Kulik. Ale grając piłkę faulował. I mamy rzut karny. Wykonawcą rzutu karnego będzie Iwański. I 4-0!
Kampala. Dobrzyczek. Wiśniewski. Daniele. Radwina, jednak zabieram piłkę Zalewski. Danielewicz. Próbował atakować bramkę Boczowskiego z numerem 20 Rękis. Przy piłce grać jeszcze Kawianki, Dawrzyczek. Zdecydowanie lepszym zespołem jest Szczekowianka, faulowany teraz Jaromir Hubert. Do Iwańskiego. Spajchler. Zalewski. Sobolewski. Czy zdąży? Nie zdąży. Zdąży za to zawodnik Szczekowianki zatrzymać tą akcję. Kolejna zmiana, schodzi Sobolewski, za niego miejsce wejdzie Grygurok Michał z numerem 18. Wiśniewski próbował przerzucić piłkę. Iwański. Niedokładne dośrodkowanie. Grzegorz Król nie zdążył, nie miał możliwości przyjęcia piłki, ale w dalszym ciągu Szczekowianka utrzymuje się przy piłce Iwańskiej. Jak to mówią, apetyt rośnie w miarę jedzenia. 4-0, a większość gry przebiega w dalszym ciągu pod polem karnym raczej Jagiellonii. Danielewicz. Odbiera mu piłkę Giercza. Spajker. Denisa, ten biegnie. Szykuje się podwójna zmiana w zespole Szczekowianki. Boisko opuści Hubert Jaromir. Wie
jego miejsce wejdzie Bernardo, numerem 14. Miejmy nadzieję, że Bernardo wykorzysta swoją sytuację jak mecz z Radomskiem. Teraz boisko opuszcza Grzegorz Król, a jego miejsce zastąpił Robert Kudy z numerem 6. Środkowanie, jednak Zalewski wybił piłkę z pola karnego. Przy piłce Kąpała, Bernardo. Znowu bawią się zawodnicy Szczakowianki tutaj piłką, ale Kąpała zdecydował się na to środkowanie. Mało brakowało. Jednak jakieś kontuzje doznał bramkarz. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Można powiedzieć, że to spotkanie było bardzo jest bardzo łatwe dla Szczakowianki, wynik z 4-0. Miejmy nadzieję, że pod Beskidzie chociaż zremisuje z Bełchatowem. Już gotowy do gry bramkarz Jagiellonii, Łukasz Załuska. Iwański, uśrodkowanie, jednak Wiśniewski źle uderzył piłkę. Podanie na środek. Yeah.
czynienia z piłką powietrzną. Kilka pojedynków kółkowych. Wiśniewski. Rzut wolny. Przerzuca piłkę do Pierczaka. Bernardo. I przy piłce Jagiellonia. Księżyc wybija piłkę. Kozubek. Pierczak. Czerwiam Wleciewskiego. Kampała. Co z nią zrobić. Przypił coś jak Kowianka i Kampała. Wybija piłkę. Bański, Wawrzyczek. Tak. Bernardo zaatakowany przez Kocura Jacka. Brutalne wejście zawodnika Jagiellonii. Odrzutu wolnego Górek. Kampała. Wiśniewski. Nieporozumienie wśród zawodników przy piłce Jagiellonii. Bajer do Danielewicza, czujnie, zawodnicy Szczakowianki, Wiśniewski. Podanie do Hudego, Hudy przejmuje piłkę. Bernardo. Wański. Wański. Ale broni Wojczyk Tomasz. Kolejny rzut rożny. Bernardo. Zdecydował się na strzał, ale broni Polska. Wiśniewski przy piłce. Podanie do Kampały. Bernardo. Kampała. Kada Bledzewskiego. Iwański. Pierczak. Znowu
gorąco pod bramką Załuski. Czy będzie dobitka? Nie zdąży Bernarda dobić do tej piłki. Wiśniewski, Wierczak. Kozubek. Iwański. Zabiera mu piłkę Jagiellonia. Eichler podaje do Pirogórka. Odrzutu wolnego Sztakowianka. Kąpała, przepraszam. Jagiellonia przy piłce. Wierczak odbiera piłkę. Wawrzyczek. Z autu Jagiellonia. Kolejny raz Szczekowianka przejmuje z łatwością piłkę. Bernardo, Iwański. Piłka poletana do środkowa. Kozubek przewraca się i bez problemu przejmują piłkę zawodnicy Jagiellonii. Spajher. Wiśniewski próbował odebrać tą piłkę. Jagiellonia nadal na piłce, ale Górak broni. Bernardo. Wiśniewski. Chudy. Wierczak do Iwańskiego. Iwański do środka, Wiśniewski, ale przejmuje piłkę. Wawrzyczek. Wierczak. Iwański. Wiśniewski przy piłce. Zdecydował się na strzał, ale piłka obok bramki. Bernardo wygrał pojedynek kubkowy z Grigorukiem, ale przy piłce utrzymuje się Jagiellonia. Spajher. Zadzewski przejmuje piłkę. Druga połowa będzie dłuższa o 3 minuty. Kąpała. Wiśniewski przy piłce, przyspiesza. Próbowali wyścigać się na strzał! Proszę Państwa! Niewiele brakowało.
Kaczak do Bernardo. Fabrzyczek. Pierczak decyduje się na strzał, ale dużo pracy ma dzisiaj bramkarz z Jagiellonii. Tak. Kibice już świętują zwycięstwo. Kolejna interwencja za Łuski. Nie mogą przeprowadzić udanej akcji zawodnicy Jagiellonii.